Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Dziękuję tutaj, że na to spotkanie zostałam na tą konferencję zaproszona. Bardzo chętnie podzielę się jakimś swoim doświadczeniem. Jestem pracownikiem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Katedry Architektury Krajobrazu. Zawodu jestem architektem, w związku z tym to moje spojrzenie na ogrody zmysłów, ogrody sensoryczne będzie takie bardziej właśnie spojrzeniem architekta. Prowadzę na uczelni zajęcia na kierunku architektura krajobrazu, czyli po prostu tak muszę tutaj dzielić troszeczkę tej wiedzy, łączyć z sobą wiedzę i architektoniczną, i urbanistykę, i architekturę krajobrazu. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o taką niepełnosprawność w Polsce, no to na pewno no nie jesteśmy takim krajem, w którym osoby niepełnosprawne czują się swobodnie. Ta sytuacja nie jest zadowalająca. Też przyczyną są, też próbujemy na takich spotkaniach o takich problemach rozwiązywać, rozmawiać i jakoś je rozwiązywać. To, że nie widzimy na spacerach w centrach miasta za dużo osób niepełnosprawnych, to jest związane z tym, że często te osoby po prostu siedzą zamknięte w czterech ścianach, mieszkając na trzecim piętrze bez windy. Także to dotyczy i młodych ludzi, to dotyczy dzieci, to dotyczy osób starszych, że my po prostu w Polsce tych osób niepełnosprawnych zbytnio nie widzimy. Oni bardzo często są zamknięci po prostu we własnych domach. Jest masę, proszę Państwa, potem barier architektonicznych, które nie sprzyjają poruszaniu się wokół budynków. Źle zagospodarowana, źle zorganizowana jest przestrzeń publiczna. Miasto tak naprawdę powinno być taką przestrzenią dla ludzi, przestrzenią bez dodatkowych podziałów. I wielu architektów i urbanistów dużo na ten temat mówi od lat. No ale niestety miasta, jeżeli już zdarzy się, że są dobrze urbanistycznie zaprojektowane, to są na pewno zaprojektowane w większości dla ludzi pełnosprawnych, a nie ma tego powiązania po prostu z osobami niepełnosprawnymi. I pewnym rozwiązaniem, pewną taką pomocną ręką wyciągniętą w stosunku do osób niepełnosprawnych są coraz częściej urządzane ogrody sensoryczne. Tu jest podana taka definicja, jaki ogród określany jest tym ogrodem sensorycznym, że jest to ta kompozycja, która jest odpowiednio zaprojektowana, w której te bodźce pozawzrokowe powinny być użyte w taki bardzo celowy sposób i z większym natężeniem. Chodzi również o to, że oprócz tych zmysłów wzrokowych w ogrodach sensorycznych wykorzystywane są inne zmysły, o których już tutaj troszeczkę mogliśmy posłuchać. Zmysł wzroku jest takim zmysłem dominującym i dostarcza ponad 85% informacji o otaczającej nas przestrzeni. W jaki sposób zmysł wzroku możemy w tych ogrodach sensorycznych wykorzystać? No na pewno przez odpowiedni dobór kolorystyczny roślin, przez zestawienia kolorystyczne, przez odpowiednie zestawienia tych roślin,
przez operowanie większymi płaszczyznami. Również, proszę Państwa, w tych doznaniach wzrokowych możemy wykorzystywać na przykład kolory elementów małej architektury, czyli lampa, ławka, dodatkowe jakieś siedziska, wszystkie te elementy małej architektury mogą być takim uzupełnieniem łączącym razem w połączeniu z tą zielenią. Około 7% doznań, które możemy odbierać z przestrzeni, to zapewnia nam słuch. Dźwięk jest integralnie związany z pewną taką przestrzenią geograficzną, jest istotnym komponentem krajobrazu, podkreślającym jakąś zmienność, procesowość, która zachodzi w krajobrazie. I często w badaniach nad waloryzacją, czyli nad taką oceną krajobrazów kulturowych, wprowadzony nawet jest termin krajobraz dźwiękowy. Kiedyś nawet Uniwersytet Śląski w Gliwicach zorganizował taką konferencję, bardzo poważną konferencję, gdzie motywem przewodnim był dźwięk w krajobrazie. Ile po prostu najróżniejszych dźwięków do nas dochodzi, co wpływa pozytywnie, a co negatywnie na odbiór dźwięku w przestrzeni. Proszę Państwa, w jaki sposób te doznania związane ze słuchem, w jaki sposób wykorzystać w ogrodzie sensorycznym? To jest roślinność szelak, to jest roślinność, to są w tej chwili bardzo chętnie sadzone w ogrodach trawy ozdobne, które po prostu jeszcze przy pomocy wiatru tworzą nam te takie doznania właśnie dźwiękowe. To jest woda, to jest muzyka, to jest, wpisałam rechot żab, ale po prostu chodzi tutaj o świat taki zwierzątek, które też nam będą dostarczały tych wrażeń słuchowych. Fontanna, proszę Państwa, która dodatkowo będzie podświetlona, która dodatkowo jeszcze może być połączona z muzyką, to są też piękne pokazy łączące te elementy. Także też te doznania tego naszego słuchu, niby to jest te 7%, ale przy na przykład dla osób niewidomych, słabowidzących, one się bardziej wyostrzają, prawda? Czyli wówczas ten słuch na pewno nie jest to 7%, tylko może być więcej. Kiedyś siedziałam przy takiej fontannie, gdzie była tak dobrana opadająca woda, taki był plask opadającej wody, i on był po prostu jeszcze dobrze zgrany z muzyką, z jakimś takim akordem ciężkim, i wtedy jak gdyby było jeszcze dodatkowo, oprócz tego chlapnięcia tej wody, jeszcze było to podkreślone tą muzyką. Także tutaj no, te doznania jeszcze są dużo bardziej aktywne. Przy tych doznaniach słuchowych można jeszcze wykorzystywać urządzenia takie interaktywne, które wykorzystują prawa fizyki odbijające dźwięki, lub na przykład instrumenty muzyczne, jakieś dzwony rurowe, kamienne cymbały, trójkąty. To są też znane w tej chwili takie urządzenia, które w ogrodach takich o charakterze troszeczkę naukowym, tutaj w Warszawie przy Centrum Kopernik, też w tych ogrodach znajdują się takie właśnie urządzenia, które jakieś tam dodatkowe dźwięki, tu dziecko puknie, tu naciśnie, prawda, i jakieś efekty są, czy w Krakowie też taki ogród doświadczeń. I proszę Państwa, zmysły. Węchu jest zmysł, który jest najbardziej emocjonalny z naszych zmysłów, najmniej podatny na pewne takie modyfikacje kulturowe. Jest równocześnie zmysłem o długiej pamięci. Powoduje wzmocnienie
wspomnień z przeszłości, oddziałuje na nasze skojarzenia, przypominamy sobie zapach dzieciństwa, prawda? To będą, każdy już się uśmiecha w tym momencie, tak? Bo każdy z nas inny ten zapach kojarzy, prawda? I dla kogoś będzie to zupa babci, prawda? Dla kogoś będzie to zapach jakiegoś tam pokoju, gdzie była jakaś tam sosnowa podłoga, która w jakiś i to się zapamięta, prawda? Także również w tych naszych ogrodach oczywiście będziemy wykorzystywać ten zapach, ten zmysł węchu. Będziemy używać no, tych roślin pachnących, jakiejś lawendy, piwoni, irysów. Będziemy proponować jakieś trejaże z pachnącymi pnączami. Tylko też trzeba właśnie w sposób umiejętny to te rośliny sadzić. Nie może być tak, aby jakieś silne zapachy kumulować w jednym miejscu. One muszą się w różnych miejscach pojawiać. One też muszą być w różnych porach roku odczuwane. Musimy pamiętać, że ogród to jest taka przestrzeń, którą obserwujemy, z której korzystamy, w którą wchodzimy w różnych porach roku, prawda? To nie może być ogród, który tylko czerwiec, lipiec i sierpień będzie ładnie wyglądał i będzie pachnący, prawda? Ale my musimy starać się tak projektować, aby o różnych porach roku było to miejsce ciekawe. I proszę Państwa, zmysł dotyku jest zmysłem o dużej sile oddziaływania. W relacji z innymi zmysłami wspomaga pamięć, odwołuje się do odczuć miękkości, delikatności, ciepła, szorstkości, chłodu, a więc związany jest z różnymi materiałami i z charakterystycznymi fakturami. Raz na przykład kamień pod wpływem słońca będzie ciepły, potem będzie zimny, prawda? Także to też są takie doznania, że ten sam materiał o tej samej fakturze też pod wpływem oddziaływań atmosferycznych będzie różny. Nasadzenia o różnej fakturze należy w takich, żeby wykorzystać ten dotyk, ten zmysł dotyku, żeby wykorzystać, trzeba stosować te nasadzenia o różnej fakturze, które będą zachęcały do dotykania jakiejś rośliny, wręcz puszyste, które będą tworzyć jakieś swoiste dywany. I będąc przy zmyśle dotyku, trzeba jeszcze pamiętać o takich ścieżkach sensorycznych. O tych różnych, na pewno ogród sensoryczny musi mieć bezpieczne nawierzchnie, gdzie na przykład osoby na wózkach inwalidzkich będą mogły bez problemu się poruszać, ale również w wydzielonych miejscach można tworzyć takie ścieżki sensoryczne, szlaki, które będą dostarczały różnych takich doznań, jeżeli chodzi o nawierzchnię, że tam będzie żwir, tam będzie kora, tam może być płytka woda, tam może być piasek i dziecko chodzące będzie mogło korzystać jak gdyby z tych różnych doznań. No i proszę Państwa, smak związany głównie ze zmysłem węchu, który decyduje często o zdobywaniu pożywienia, chociaż o smaku decyduje około 10 tysięcy kubków smakowych, to ostateczne wrażenia smakowe zależą od równoczesnego pobudzania przez pokarm receptorów smakowych, węchowych, dotykowych. I tutaj, proszę Państwa, może być to słodycz truskawek, mogą być to pomidorki koktajlowe, które się pojawią, mogą to być zioła. I proszę Państwa, rozważania dotyczące tej percepcji wielozmysłowej, która w przypadku ogrodów sensorycznych następuje, skłania do takiego większego nacisku na synergiczne oddziaływanie na człowieka całej przestrzeni ogrodowej. Czyli po prostu tutaj te doznania muszą się z sobą w taki sposób synergiczny łączyć, aby te oddziaływania były jeszcze mocniejsze.
Proszę Państwa, w ogrodach sensorycznych no, ważną sprawą jest bezpieczeństwo, ta łatwość poruszania się, stworzenie systemu map, tablic informacyjnych, piktogramów, znalezienia w ogóle jakiegoś pomysłu na całe graficzne opracowanie sposobu poruszania się. To są rzeczy, które mogą być pomocne przy komunikowaniu się. Tu już pani Beata mówiła o podwyższonych rabatach, ale to rzeczywiście głównie stosuje się dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Jeżeli są dzieci, to lepiej, żeby te dzieci mogły się wręcz położyć, ukucnąć, podskoczyć, jeżeli im na to ta niepełnosprawność pozwala, żeby mogły po prostu z tymi roślinami się w ten sposób zapoznać. Ważne jest to oglądanie roślin z bliska. Trzeba w ogrodach sensorycznych stosować rośliny, które są odporne na lekkie uszkodzenia. I po prostu my musimy pozwalać tym dzieciom, żeby one tam sobie trochę poskubały, tak? Ta rozwój tej motoryki małej jest naprawdę szalenie ważny. My chcemy, żeby potem te dzieci były tak wychowane, tak mocno ekologicznie, ale najlepiej jakby tak na trawniku to stały, prawda? Niech sobie tej koniczyny poszukają, prawda? No niech trochę się z tym zapoznają. Można, proszę Państwa, również w ogrodach sensorycznych wykorzystywać pionowe ściany. Większość z Państwa pewnie zna działalność Patricka Blanka, który jest takim no, prekursorem tych ścian pionowych, ogrodów wertykalnych. No ale jakieś nasze możliwości też można taki ogród pionowy jakoś sobie zorganizować. I proszę Państwa, ja ze studentami trzeciego roku architektury krajobrazu prowadzę taki przedmiot projektowanie i urządzanie placów zabaw. No i tam studenci mają i wykłady, i ćwiczenia. I proszę Państwa, pierwsze ćwiczenia polegają na tym, że studenci w jakichś takich zespołach dwu-trzyosobowych robią inwentaryzację dowolnego placu zabaw, który jest w miejscu, gdzie mieszkają, czy im się jakiś tam plac zabaw podoba, czy coś tam z dzieciństwa pamiętają. Idą ogólnie na plac zabaw i tam mają dokładnie powiedziane, pod jakim kątem mają to wszystko zinwentaryzować, robią dokumentację fotograficzną, wracają z tym na zajęcia i coś się okazuje. Place zabaw są ogólnie puste, na tych zabawkach studenci sobie robią zdjęcia, prawda, wchodzą tam na coś, no bo rzeczywiście dzieci na placach zabaw nie ma. Place zabaw ogólnie są puste. I teraz, jeżeli już ważną rzeczą przy urządzaniu przestrzeni dla dzieci, jeżeli już w ogóle będziemy to projektować i jakoś zachęcimy, żeby te dzieci się znalazły, musimy pamiętać o tym, żeby nie dzielić dzieci na te, które mogą się na jakichś zabawkach bawić, bo są to dzieci pełnosprawne, a te, które są niepełnosprawne, już tam nigdzie wejść nie mogą. Staramy się tak projektować tą przestrzeń dla dzieci, żeby była ta możliwość korzystania i przez jedne, i przez drugie. Ja często nawet używam takiego określenia, że nie są to place zabaw, ale to mają być ogrody zabaw. To ma być taka przestrzeń zabawowa dla dzieci. Jest też taki dekalog projektanta placów zabaw, gdzie jednym któreś tam przykazanie jest: nie kradnij dziecku zabawy. Czyli tak zaprojektuj
przestrzeń, żeby dziecko samo po prostu sobie tą zabawę organizowało, tylko my musimy mu po prostu pomóc, żeby w tej stworzyć mu po prostu takie warunki. Tam też takie było fajne określenie przy tym właśnie dekalogu, że im lepiej się bawi projektant w czasie projektowania, tym potem dziecko mniej bawi się na tym placu. Także musimy po prostu stworzyć warunki, żeby dziecko w jakiś nietypowy sposób mogło codziennie, przebywając na tym placu zabaw, inaczej się bawić. Także to są ciężkie zagadnienia, no ale niestety w takim kierunku te nasze poszukiwania muszą pójść. I proszę Państwa, też czasami niektóre urządzenia to, proszę Państwa, trochę tak wyglądają jak taka sala narzędzia tortu, żeby właśnie nie korzystać z takich nie najlepiej zaprojektowanych sprzętów, które nie zachęcają do korzystania. Także bardzo ważne jest, żeby łączyć te dzieci z sobą, a nie tworzyć takich oaz, że tu się będą tylko takie dzieci bawić, a tutaj takie. I proszę Państwa, tutaj są takie prace dzieci, które w trzeciej klasie szkoły podstawowej miały narysować taki swój wymarzony plac zabaw. I się okazało, że na 70% rysunków znalazły się i urządzenia zabawowe, i zieleń. Czyli po prostu to było tak, że dzieci kojarzyły plac zabaw również z zielenią, że to nie są tylko te same urządzenia na tym placu zabaw, ale także te urządzenia w zieleni. Także chyba warto łączyć z sobą i taki element antropogeniczny na placu zabaw z takim elementem naturalnym. I proszę Państwa, jeszcze chciałam na koniec tego naszego tutaj wspólnego spotkania przedstawić Państwu taką koncepcję, która w zeszłym roku powstała w Olsztynie, w naszym Kortowie, czyli w miasteczku uniwersyteckim. Otóż proszę Państwa, w 2009 roku nasza uczelnia weszła w posiadanie, proszę Państwa, takiego fragmentu. Nabyliśmy taki fragment terenu, to było 25 hektarów od Agencji Mienia Wojskowego. Teren częściowo położony nad jeziorem Kortowskim. No, powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, powstały badania geologiczne. No i proszę Państwa, okazało się, że z tego nabytego przez uczelnię obszaru tylko ten fragment nadaje się pod zabudowę. Natomiast reszta terenu z takim jeszcze oczkiem wodnym, które tutaj się znajduje, po prostu ze względów gruntowych pod tą zabudowę się nie nadaje. W związku z tym możemy sobie w przyszłości urządzić duży ogród botaniczny. I w 2014 roku, na koniec wakacji, powstał projekt taki urbanistyczno-architektoniczny. Ten teren przyszłego ogrodu botanicznego łączy się z istniejącym już przy naszym uniwersytecie ogrodzie doświadczalnym. Tutaj są szklarnie pani Beaty, tak? Także to jest ta część istniejąca, którą jak gdyby chcemy do ogrodu botanicznego włączyć.
No ale proszę Państwa, no już tak bym się nie chwaliła tym naszym ogrodem botanicznym, gdyby w tej części ogrodu nie został zaprojektowany ogród terapeutyczny. Otóż w tej części ma powstać takie centrum medyczne, centrum medyczno-rehabilitacyjne z nastawieniem też na pomoc osobom starszym. Tam ma być takie centrum geriatryczne. Śmiejemy się, że potem w pewnym wieku profesorowie będą właśnie tutaj już. W tej części będą przebywać. I proszę Państwa, bezpośrednio do tego terenu przeznaczonego na tą funkcję zaprojektowaliśmy taki właśnie ogród terapeutyczny. To jest powierzchnia ponad 5 hektarów. Teren został bardzo dobrze wybrany, dlatego że jest terenem takim płaskim, dobrze nasłonecznionym. Stworzyliśmy całą nawet taką trasę terapeutyczną, którą będzie można się poruszać. Ten teren jest dosyć mocno skonfigurowany, także właśnie to wypłaszczenie i tu ewentualnie jeszcze taka jedna pętla po warstwicach, no może by się to udało w terenie zrobić, bo tu jest takie bardzo ładne wzniesienie, na którym jest zaprojektowana taka palmiarnia z herbaciarnią, także w razie czego to tu spotkamy się kiedyś na herbatce w tym miejscu. Także ta trasa terapeutyczna została zaprojektowana i proszę Państwa, i w tej części tego ogrodu terapeutycznego, bo on tak został zrobiony, mamy proszę Państwa strefę ruchowo-rehabilitacyjną, która będzie wyposażona w miejsca do ćwiczeń z wózkami inwalidzkimi, z urządzeniami do ćwiczeń ruchowych, z barierkami do nauki samodzielnego poruszania się. Będzie również ogród dla niewidomych, ogród sylwoterapii, który wykorzysta tutaj, jest taka ścieżka, która po prostu, tu jest piękny drzewostan, który wykorzystamy w tej sylwoterapii. Mamy zaprojektowany ogród barw, ogrody sensoryczne, gdzie będzie ogród dotykowy, ogród zapachowy, dźwiękowy, bose stopy, do tego ogród aktywnego wypoczynku, miejsce przeznaczone na hortiterapię, do prowadzenia tych zajęć terapeutycznych, ogród ziołowy, kolekcja roślin leczniczych, także albo i więcej, także tutaj te strefy takie ogrodu przyrodoleczniczego są uwzględnione. Także no taka jest przyszłość, która może nas będzie czekała. Tak wyglądają, to jest właśnie ta nasza palmiarnia z tą herbaciarnią i poprowadzone kładki nad tym oczkiem wodnym. No proszę Państwa, duża praca przed nami, ale zapraszam serdecznie do Olsztyna i lekarz leczy, natura zdrawia. Także trzymajmy się tego i w takim duchu projektujmy. Dziękuję serdecznie.